Czwartek, 25 dzień lipca. Witam serdecznie, Barbara Kasińska. Zapraszam na Telefakty. Wody Polskie interweniują w Ćmielowie. Pan dyrektor przygotował przedmiar. Co trzeba zrobić tak doraźnie, żeby po prostu ten przepływ był zachowany? Ostrowiec nie chce być wykluczony komunikacyjnie. Niestety te ograniczenia w głównej mierze dotyczą naszego miasta. Planszowanie nie jest retro. Tym jeszcze pula narzędzi. Narzędzia oczywiście odpowiadają narzędziom, które służyły górnikom do wydobywania krzemienia. 25 lipca imieniny obchodzi Krzysztof i Jakub. Panom życzymy wszystkiego najlepszego, a Państwu przypominamy, że święty Krzysztof jest patronem kierowców. 25 lipca, w dniu świętego Krzysztofa, patrona kierowców, obchodzimy również Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Łatwo być dobrym, bezpiecznym kierowcą teraz w Ostrowcu Świętokrzyskim, bo dzisiaj jest Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Bezpiecznym kierowcą to chyba łatwo być zawsze, jak się przestrzega przepisów, natomiast łatwo po Ostrowcu się nie jeździ, sami Państwo wiecie. Remonty ulic, przebudowa skrzyżowań, zmiana organizacji ruchu. Jednym słowem, utrudnień na ostrowieckich ulicach nie brakuje. Ale z przestrzegania przepisów ruchu drogowego nikt kierowców nie zwolnił. Żadnego wypadku do tej pory nie było. Oby Bozia dała, żeby nie było dalej. Mandat to zapłaciłem chyba 20 lat temu 100 zł. Takie jeszcze te siwe, co za komuny były. I więcej nic. Dzień Bezpiecznego Kierowcy jest doskonałą okazją do zastanowienia się nad nawykami za kierownicą. A z kulturą jazdy i szacunkiem do pieszych czy innych kierowców jest różnie. Że na przykład pieszego przepuścić, wpuścić z prawej strony na mijanego. Takich podstawowych zasad, że tak powiem. Nikt lepiej niż policja nie wie, jakie grzechy najczęściej popełniają kierowcy na ostrowieckich ulicach. Największym grzechem kierowców jest oczywiście prędkość. Każdy lubi sobie docisnąć gdzieś ten pedał gazu, nie zważając na znaki drogowe. Więc tutaj odnotowujemy cały czas wzrost przy kontrolach przekroczeń prędkości przez kierujących pojazdami. Dodatkowo na podwójnym gazie. To jest bardzo duży problem, jeżeli chodzi o powiat ostrowiecki. Policjanci w okresie letnim codziennie łapią kierowców po spożyciu alkoholu. Naczelnik ostrowieckiej drogówki dodaje, że kierowcom rzadziej, ale jednak nadal zdarza się nie ustępować pierwszeństwa. Kierujący nie patrzą na znaki, szczególnie te ustawione na skrzyżowaniach, jakim jest znak B20 stop, który mówi o tej świętości, a więc zatrzymujmy się zawsze, nie zwalniajmy. Tylko zatrzymujmy pojazd całkowicie. W 2024 roku obchodzona jest już 19. edycja Dnia Bezpiecznego Kierowcy. Na początku marca rozpoczął się w Ostrowcu Świętokrzyskim remont ulicy 11 listopada. Od dziś ulicę oddano do użytku. Znaki drogowe zdjęte i już bez przeszkód i legalnie kierowcy mogą jeździć po ulicy 11 listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tym samym zakończył się trwający od początku marca remont drugiego odcinka tej ostrowieckiej arterii. Przebudowany został odcinek od skrzyżowania z ulicą Chrzanowskiego do zjazdu w ulicę Sikorskiego. I tu warto dodać, że prace polegały nie tylko na położeniu nowego asfaltu. Jest nowa nawierzchnia ścieżce rowerowej. Przebudowane są przejścia dla pieszych. Wzdłuż wyremontowanego odcinka ulicy Powiatowej jest nowy chodnik. Przedstawiciel Wód Polskich wizytował dziś zalane tereny w gminie Ćmielów. Jest deklaracja, która w przyszłości ma zabezpieczyć mieszkańców. Z inicjatywy Jolanty Madziury, radnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, w czwartek gminę Ćmielów odwiedzili przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz przedstawiciel z Lewni w Radomiu. Tematem spotkania był stan rzeki Ćmielówki, która wylała podczas nawałnicy 11 lipca, powodując ogromne straty. Konferencja prasowa odbyła się w miejscowości Brzustowa. Cały czas jest w ogóle gospodarka wodna troszeczkę nie do końca dofinansowana. Także staramy się też to zmienić. Zaraz tutaj, jeżeli chodzi o Państwa miejscowość, zaraz po tej straszliwej nawałnicy, uruchomiliśmy tutaj zarząd zlewni sumptem własnym,
zadziałaliśmy, żeby jak najszybciej udrożnić ciek, aby te wody powodziowe jak najszybciej spłynęły z ulic, z posesji mieszkańców. Ale to były tylko działania doraźne. Planujemy utrzymywanie tej rzeki w naszych wieloletnich planach, tak oczywiście w ramach możliwości i środków finansowych, wykonywanie tego utrzymania. Na pewno trzeba tutaj, tak tu pani powiedziała, zrobić taką gruntowną konserwację, a może nawet, nie zawaham się użyć, pod inwestycje, tak, czyli po prostu kształtowanie na nowo tego koryta podłużnie i poprzecznie, łącznie z przebudową obiektów komunikacyjnych. Natomiast, żeby na ten czas jeszcze bardziej tutaj zabezpieczyć chociaż ten przepływ taki, który się pojawia na co dzień, to tutaj w ramach oszczędności uruchomimy troszkę tych środków. Tutaj pan dyrektor przygotował przedmiar, co trzeba zrobić tak doraźnie, żeby po prostu ten przepływ był zachowany. I w tym roku jeszcze, jeżeli oczywiście procedura nas nie zatrzyma, przetargowa, bo niestety wszystko jest w procedurze przetargowej, znajdzie się wykonawca, to te działania, które zostały zaplanowane, zostaną wykonane. Do tematu powrócimy wkrótce. Dziś w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta. O zwołanie posiedzenia zaapelowali radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Ostrowieccy radni zebrali się w czwartek na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Ważnym punktem sesji było głosowanie dotyczące apelu złożonego przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, a dotyczącego uwzględnienia województwa świętokrzyskiego, w tym miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w planach budowy linii kolejowych dużych prędkości w ramach programu Polska 100 minut. Z takim apelem wystąpili z samorządu województwa świętokrzyskiego. Z sejmiku wystąpili już do premiera radni. Otrzymaliśmy, że nie będzie tej drogi szybkiego ruchu, tak zwanej szprychy, która miała przebiegać przez Ostrowiec Świętokrzyski i dotrzeć do Leska, czy nawet Sanoka. I w tym momencie zrodziła się taka niepewność, a wręcz takie z naszej strony niezadowolenie, że miasto Ostrowiec Świętokrzyskie, ale i województwo świętokrzyskie, bo z kolei Kielce też zostały jak gdyby wyłączone tą decyzją rządu z drugiej takiej drogi, która przez Kielce miała przebiegać Busko i tam biec w stronę tego nowego portu lotniczego, i zaniepokojenie, że w sumie zostaniemy odstawieni na boczny tor. Trudno będzie rozwijać się gospodarczo w mieście, bo wszyscy, którzy przyjdą tutaj inwestować, to chcą mieć drogi dobre i szybkie. I gdyby tego nie było, to po prostu jesteśmy znowu na marginesie jakiegoś rozwoju takiego, który chcielibyśmy, żeby był, żeby to miasto tętniło życiem, żeby była praca, żeby byli inwestorzy. Jak nie będzie dróg, nie będziemy się mogli tak rozwijać, jakbyśmy chcieli. Apel skierowany jest do Rady Ministrów. Apel zostanie poparty, mam nadzieję, jednogłośnie dzisiaj uchwałą dotyczącą kwestii związanych z pewnego rodzaju wykluczeniem komunikacyjnym, na które wskazuje nas obecny rząd. Rzecz tyczy się infrastruktury przyległej. To miał być element centralnego portu komunikacyjnego. Jak wiemy, ta inwestycja została mocno ograniczona. Niestety te ograniczenia w głównej mierze dotyczą naszego miasta. Staramy się tym apelem, tą uchwałą zwrócić uwagę na ten niezwykle istotny fakt z punktu widzenia takiej strategii, myślę, rozwoju naszego miasta. To przez nasze miasto miała przebiegać tak zwana szprycha kolejowa. Chodzi o kolej, szybką kolej. Mamy nadzieję, że te uchwały, które podejmują samorządy różnego szczebla, przyniosą efekt i nie będziemy skazani na swego rodzaju wykluczenie komunikacyjne. Radni Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przyjęli apel jednogłośnie. Kończy się kadencja dyrektora szkoły w Bałtowie. Czy będzie na tym stanowisku zmiana? Konkurs ogłoszono. Ogłoszony został konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Bałtowie.
Osoby chętne do kierowania tą placówką powinny złożyć dokumenty do 9 sierpnia. Taka decyzja wynika z kalendarza, bo obecna kadencja 5-letnia pani dyrektor Lidii Pastuszki dobiega końca i ponownie musimy ogłosić taki konkurs. Obecna dyrektor placówki Lidia Pastuszka kieruje szkołą w Bałtowie od 2007 roku. Jak dodaje wójt Hubert Żądło, ponownie wystartuje w konkursie. Gry planszowe, często zwane jako gry retro, wcale nie tracą na popularności. Planszowanie jest organizowane w ramach wakacyjnych zajęć, m.in. w Miejskim Centrum Kultury czy bibliotece. Swoją grę planszową będzie miało również muzeum. Wystarczy rzucić kostką i już można poczuć się jak neolityczny górnik. Pozwala na to gra planszowa inspirowana krzemionkowskimi kopalniami. Gra polega na tym, żeby chodzić po planszy, zdobywać narzędzia. Narzędzia pozwalają nam na kopanie w coraz głębszych kopalniach, które są lepiej punktowane, które mają większe krzemienie. Mamy właśnie 3 rodzaje krzemienia, czyli małe, średnie, duże. Oprócz tego w kopalniach są jeszcze wapienie. Zdobycie wapieni pozwala losować różne akcje. Przez nie graczowi może zawalić się kopalnia, ale też może trafić na wizerunek Wielkiej Matki, który da mu różne bonusy. Na mapie jest jeszcze dużo pól dodatkowych, czyli mamy zwierzęta, rośliny, są jeszcze pola narzędzi. Narzędzia oczywiście odpowiadają narzędziom, które służyły górnikom do wydobywania krzemienia. Czyli na przykład kilofy, kliny, łuczywa, że wszystko jest tutaj bardzo zgodne historycznie. Pomysł na stworzenie takiej gry pojawił się kilka lat temu. Z inicjatywą wyszli studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W trakcie 12 krzemionkowskich spotkań z epoką kamienia trudność planszówki sprawdzili goście Ostrowieckiego Muzeum. Wówczas był bardzo ciekawy jako pomysł i pierwszy jakiś projekt związany z próbą gry w taką dosyć skomplikowane połączenie gry karcianej z trochę elementami zręcznościowymi i losowymi. A w tej chwili wydaje się być już całkowicie dojrzały, z nowym designem, z nowym pomysłem właśnie na grafikę. Prace nad grą zbliżają się do końca. Niewykluczone, że już w przyszłym roku planszówka poszerzy ofertę Muzeum Historyczno-Archeologicznego dla zwiedzających. To było o planszowaniu, a teraz coś dla miłośników modelarstwa. Centrum Tradycji Hutnictwa przygotowało ciekawą ofertę warsztatów modelarskich pod nazwą Hutniczy Konstruktor, skierowanych do dzieci od 6 roku życia i młodzieży z Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic. W ramach zajęć uczestnicy będą mieli za zadanie stworzyć modele wagonów wykorzystywanych w hutnictwie oraz statku Huta Ostrowiec. Warsztaty, które odbędą się 6 i 11 sierpnia, organizowane są po to, aby pokazać, jak bogata jest tradycja hutnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Warsztaty organizujemy po to, żeby właśnie pokazać, jak bogata jest historia i tradycja hutnictwa, bo te pojazdy, które były produkowane właśnie na miejscu w Ostrowcu Świętokrzyskim, no one były innowacyjne technicznie i były wykorzystywane na całym świecie. No jedne z warsztatów będą na przykład dotyczyły statku, który pływał po morzach i oceanach całego świata, nosił nazwę Huta Ostrowiec, więc reklamował, można powiedzieć, nasz zakład właśnie na całym świecie. Pracownicy Centrum Tradycji Hutnictwa sami przygotowują przykładowe modele, na których młodzi uczestnicy zajęć będą mogli się wzorować. Przy okazji będą mogli poznać historię pojazdów, na podstawie których opracowano modele. Pierwszy z nich to będzie wagon samowyładowczy konstrukcji Mieczysława Radwana, inżyniera, który pracował u nas w zakładach ostrowieckich. Dość ciekawa konstrukcja, zbudowana tam na zamówienie kopalni magnezytu z SRR-u. Konstrukcja, która wykorzystuje mechanizm taki samowyładowczy, który tam w dużej mierze też korzysta po prostu z siły grawitacji. Dzięki temu był dość taki oryginalny, nie potrzebował bardzo takiej zewnętrznej jakiejś tam siły z układu do operowania. Zapisy na warsztaty prowadzone są w kasie Centrum Tradycji Hutnictwa. Koszt uczestnictwa to symboliczne 10 zł.
Przypominamy, że już jutro od 14 na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury odbędzie się festyn organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowcu. Wakacyjne spotkania pod nazwą Pikniki Edukacyjno-Zawodowe organizuje Wojewódzki Urząd Pracy we wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego. W piątek 26 lipca od godziny 14 do 18 piknik odbędzie się na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury. Bardzo cieszymy się, że taki piknik zorganizowany jest u nas w gminie Ostrowiec Świętokrzyski, bo przecież są wakacje i warto pomyśleć również o tym, co dalej zrobić ze sobą, jeżeli chodzi o wybór, kształcenie, jak i też porozmawiać z ludźmi, którzy po prostu się na tym znają. W programie organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji, m.in. warsztaty naukowe, konsultacje zawodowe oraz atrakcje dla najmłodszych, a ponadto stoiska lokalnych przedsiębiorców. Poznajemy potencjalnych pracodawców i dowiemy się, jakie umiejętności są cenne dzisiaj na rynku pracy. Konsultacje zawodowe. Zasięgniemy porady ekspertów w zakresie planowania kariery i wyboru ścieżki edukacyjnej. I atrakcje dla dzieci. Zapewniamy mnóstwo zabawy i edukacyjnych gier dla najmłodszych. Również pyszne jedzenie. Skosztujemy smakołyków w strefie gastronomicznej z regionu województwa świętokrzyskiego. Celem pikniku jest przede wszystkim integracja społeczna, zapoznanie mieszkańców województwa świętokrzyskiego z branżami kluczowymi dla województwa oraz uświadomienie ludziom, czym tak naprawdę jest uczenie się przez całe życie i jak ważny jest rozwój umiejętności. Piłkarze KSZO 1929 intensywnie przygotowują się do nowego sezonu. Wczoraj rozegrali kolejny sparing, który nie poszedł po ich myśli. W środę 24 lipca pomarańczowo-czarni rozegrali kolejny sparing. Wożarowie zmierzyli się z miejscowym Alitem. Gospodarze objęli prowadzenie w 10 minucie po rzucie rożnym, a kwadrans później powiększyli swoją przewagę. Na listę strzelców wpisał się były piłkarz KSZO 1929 Kamil Bełczowski. Podopieczni Radosława Jacka schodzili zatem na przerwę z dwoma bramkami straty. Po przerwie do głosu doszli goście. W 57 minucie bramkarza gospodarzy pokonał Dominik Pisarek. Napastnik pomarańczowo-czarnych oddał mocny i precyzyjny strzał, po którym piłka wpadła do siatki tuż przy słupku. Gościom nie udało się wyrównać, za to gracze z Ożarowa ustalili wynik spotkania. W 71 minucie podanie Bełczowskiego wykorzystał Jakub Wódz. Alit wygrał 3-1. Dla zespołu prowadzonego przez Radosława Jacka był to przedostatni sparing. Próbą generalną przed startem ligowych zmagań będzie dla KSZO 1929 sobotni mecz z Awią Świdnik. W dzisiejszych Telefaktach to wszystko. Dziękuję za uwagę. Za chwilę regionalna prognoza pogody. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca Świętokrzyskiego i regionu. Dziś w nocy zachmurzenie umiarkowane, na termometrach 16 stopni Celsjusza. Wiatr o sile 9 km na godzinę. Ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Warunki biometeo korzystne. Jutro w dzień możliwe opady deszczu. Termometry pokażą 24 stopnie Celsjusza. Wiatr będzie wiał z prędkością 14 km na godzinę. Ciśnienie 1013 hektopaskali. Warunki biometeo niekorzystne. To była prognoza pogody. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.